Urodziłem się 24 stycznia 1917 roku w rodzinie rolniczej. Szkołę ukończyłem podstawową w Oświęcimiu. Proszę pana, mając lat 14 wstąpiłem do Związku Strzeleckiego. I proszę pana, ćwiczyliśmy w niedzielę, środę, zawsze dwie zbiórki. To wszystko było ochotnicy. I nie zdarzało się, jeśli było na którąś godzinę, żeby się ktoś minutę spóźnił. Taka była dyscyplina. Ten okres dwudziestolecia to wychował pokolenie bardzo patriotyczne. I dlatego później organizacja w Polsce Podziemna Armia Krajowa była najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią w krajach okupowanych przez Niemców. Wiecie o tym. Najsilniejsza Armia Krajowa. A jak nam podziękowano po wojnie, my, komandanci, uczestnicy II wojny światowej, należymy do pokolenia, które ścieżki życia dobijają kresu. Taki jest to. Ja bardzo miałem ochotę, żebym odsłużył Wojsko Polskie. Jak stanąłem na komisję, zaczęło mi serce bić. Czy mnie przyjmą do wojska sercem? A ten doktor się pyta, co tobie, chłopcze, masz w porządku sercem? Ja mówię, roześmiałem się, mówię, nie panie, a on był w mundurze, ten doktor. Tylko mi serce, żeby mnie przyjąć, nie martw się, pogłaska mnie po głowie, żeby dostaniesz po wojska. No i proszę pana, odebrali mnie w wojsku, do wojska w 1938 roku na komisji, a w 1939 zostałem powołany do 9 pułku artylerii lekkiej. To ja się bardzo cieszyłem, że będę służył w artylerii. Będę chodził w długich butach, z cholewami, przyjedzie się na szablu na urlop. Jak się szło, proszę pana, chodnikiem, ostrogi brzęczały, to była fantazja. Bo piechota była to, wie pan już, myśmy byli bardzo dumni. Służba była bardzo ciężka. Musztra piesza jak w piechocie, jazda konna jak w kawalerii działoczyny. Ale kochało się ten pułk. Ja służyłem w bardzo patriotycznym mieście Siedlce. Tam szliśmy do garnizonowego kościoła co niedzielę. Proszę pana, msze się odprawiały. To tak bardzo uroczyście. Było dużo wojskowych, żony z oficerami, podoficerami. I bardzo dużo ludności cywilnej, bo kochali wojsko. Jakśmy wychodzili z kościoła albo z kina, to na chodnikach stali i bili nam brawa. To było coś, to była świętość. Proszę pana, i nasz pułk został zmobilizowany, jak Hitler zażądał korytarza do Prus Wschodnich, eksautostrady i wolnego miasta. Polska odpowiedziała mu częściową mobilizacją. I proszę pana, 23 marca miała się odbyć mobilizacja. Tymczasem coś się w świecie wydarzyło. Alarm w pułku. Mobilizacja. Za dwie godziny już rezerwiści są. Ubierali ich i wysyłali na wsie. Na przykład 4 km, tak jak u Dorbincina, tam jedna bateria, tam 4 km, druga bateria, tam inny. Tak do maja. W maju nastąpiło pożegnanie sztandaru i pułk wyjechał pod pruską granicę do Chojnic. Tam byli i tam nasi walczyli. No i jestem dumny z tego, że mój dowódca baterii zniszczył ten pociąg pancerny. Najpierw zniszczył tę wieżę obserwacyjną, a później ten pociąg. No i proszę pana, ja zostałem, proszę pana, w koszarach, nie wyjechaliśmy, bo młody rocznik był niewyszkolony, bo piechotę łatwiej było doszkolić. A artyleria to zawód. Siedlce 1 września to tak były bombardowane co pół godziny nalotu, proszę pana. Co pół godziny. Także jakśmy wychodzili z koszar, bo już 6 czy 7, 6 Niemcy podeszli pod rzeszy. Myśmy byli zdziwieni, jak wiedziałem, że Niemcy na zachodzie, tak człowiek sobie nie zdawał sprawy, a Prusy to były na północy i blisko granicy naszej. Że Niemcy podeszli pod Siedlce i raptem alarm w pułku i ewakuacja. Zabrali sprzęt, całą gospodarkę.
to płakaliśmy, żeśmy opuszczali siedzę. I przez Międzyrzec, Białą Podlaskę, bo proszę pana, cofaliśmy się nocami. W dzień nie było można, bo proszę pana, naloty bez końca. Jakśmy wychodzili z siedzec, to tylko została ziemia i kominy. Szliśmy przez Polesie do Kobrynia. Panowie, nie zdajecie sobie sprawy, jaka to był marsz. Po 3 dni, 4 dni raz nie jadłem. Nic. Nie to, proszę pana, jakśmy się cofali tędy przez Międzyrzec, Białą Podlaskę, że nie było co jeść, nie było co pić. Rok był suchy, wodociągów nie było, studnie, w studniach ludzi, tysiące ludzi, bo tędy wojny nie było, a tam, gdy wie pan, z Warszawy na Siedlce, proszę pana, to się masa wojsk cofała. Z Wielkopolski, z tego, to w studniach, to proszę pana, dostaliśmy koncertę, kawę taką w kostkach twardą. To się gryzło, a nie było czym popić. Wpuściłem wiadro, napiłem się takiego trochę mułu. Nie było co pić. Ja się zgłosiłem 14 nas do zwiadu. Nie zdawałem sobie sprawy, gdzie my idziemy. Człowiek młody to pragnie przygód, ale wie pan, nie zdawałem sobie. Zwiad to ginął bez wieści. Nas 14 było w zwiadzie, a za nami kolumna się posuwała. 1150 ludzi, cała administracja pułkowa i to wszystko. I włączyli na walk, dowódcą był Epler, takie nazwisko. Nie wiem, kto był za się pułkownik Epler. I bo tam proza Brzezina, Epler. I tam szły, odparli, proszę pana, Niemcy atakowali, odparliśmy. A 19 września odparliśmy, jechała kawaleria na Kobryn, te kawalerii. I proszę pana, myśmy się nazywali w wojnę, bo teraz to się nazywa SGO Polesie, Samodzielna Grupa Obrony. Miał to być Korpus Obrony Polesia, bo proszę pana, Polska by tak wnet kampanii nie skończyła, gdyby Sowieci nie weszli. Bo proszę pana, tam zerwać mosty i tam czołgi by nie poszły. I proszę pana, my byśmy jeszcze długo bronili. No ale jak Sowieci wyszli, więc porucznik Szarkowski zwołał nas i mówi, sytuacja jest taka, dziś o godzinie którejś tam Sowieci najechali na naszą ojczyznę. Kto na ochotnika, będziemy się przerywać na Rumunię. Ja się zgłosiłem pierwszy. Zgłosiło nas się jakieś na 150 ludzi, ponad 50, może 70 zgłosiło się nam. Ale później, proszę pana, dowiedzieli się, że na Podkarpaciu granica zamknięta, więc zawróciliśmy stamtąd. Do Dywinaśmy dojechali, bo to już było, wie pan, w stronę Rumunii. Mieliśmy się przerywać na Rumunii, na ochotnika. I proszę pana, tamśmy walczyli ze 3 dni. I proszę pana, później wycofujemy się na zachód. Zdziwieni jesteśmy, co się dzieje. A to Niemcy, jak zajęli te tereny, cofali się. Także, proszę pana, przez Ratno na Włodawę Niemcy się wycofali w sobotę, a my w poniedziałek zajęliśmy Włodawę i generał Kleber stworzył z powrotem organizację. No ale w Włodawie długośmy nie byli i proszę pana, przez Parczew i pod Kock. Proszę pana, no i pod Kockiem to nie będę mówił, co ja widziałem. Żołnierzy nabitych. Ja dostałem lekko ranny w nogę. Dostałem się do niewoli, ale nie uciekłem. Bo strażnicy niemieccy, co nas prowadzili, coś się tam w przodzie stało, zaczęli strzelać i ten wartowi odleciał, a my tutaj taki z Pasieki kolega, cośmy razem całą wojnę byli, skoczyliśmy za chłopskie budynki i zostaliśmy. No i wróciliśmy, proszę pana, lasami, bo drogami to Niemcy wszędzie byli. Zaszliśmy na wieś, żeby się przenocować, bo w drugiej wsi dowiedzieliśmy się, że są Niemcy.
a gospodarz na nas, jeszcze was będę nocował, mówi, obroniliście Polskę, przegraliście wojnę, najechał, nie chciał nas przenocować. I tak w trzech miejscach na to mówili nocegu. I dopiero jakaś wdowa nas przenocowała. Tak na tej wsi nam podziękowali, cośmy bronili ojczyzny do końca. Po powrocie do domu w listopadzie 26 listopada wstąpiłem do organizacji podziemnej. Mówiłem, Polska Służba Zwycięstwa, to wie pan tak, oficerowie tylko, bo ja byłem podoficerem, ja szkołę skończyłem, dostałem stopień kaprala, to wie pan jak się te belki krzyż, to człowiek był dumny, że to coś dzisiaj, to śmieszne, co ja opowiadam. Ale w ten czas to takie było coś. Proszę pana, wstąpiłem do organizacji podziemnej i szkoliliśmy młodych chłopców, a u nas w Olbincinie było śmiertelne bezpieczeństwo, bo proszę pana, kwaterował zawsze kompania albo batalion Niemców w tym majątku, potem szczecińskim i ludzickim. Rozumie pan? I że nikt nie zdradził, nas była najsilniejsza organizacja w Olbincinie, była u nas. I z tej wsi mieliśmy dowódcę kompanii. W 1944 roku na rozkaz Bora Komorowskiego akcja Burza został zorganizowany oddział leśny, 10. kompania 8. pułku Legionów AK. A ona, proszę pana, 10. kompania stworzona została z kilku placówek. Nawet 25 km stąd cały pluton przyprowadził z Podborowa. Słyszeliście ten Borów, co tak był z Pacyfiko, co 5 wsi zniszczyli. Wiecie o tym. Borów, Szczecyn, Wólka Szczecka i dwa Łążki. To proszę pana, w Gromniczno najechali, wybili 1300 ludzi. Proszę pana, i te wsie zrównali z ziemią. I proszę pana, została stworzona ta 10. kompania, 102 ludzi z kilku placówek. Olbięcin, Wólka Olbięcka, Dąbrowa, Gościeradów, to tam 10 km stąd, 20 km Borów, Janiszów. Tam w Olbięcinie stworzyli dwa plutony z tych wsi, a trzeci pluton przyszedł z Borowa, 25 km. To już my. I myśmy w Lasach Olbięckich stworzyli. I proszę pana, dowódcą kompanii był z naszej wsi kapitan Piotr Cyrylacki, pseudonim Andrzej. I proszę pana, stoczyliśmy tu w Lasach Gościeradowskich kilka potyczek z Niemcami. Proszę pana, ktoś zameldował, że idzie olbrzymi tabor, bo to już się Niemcy cofali. Idzie tabor, 500, może 800 wozów. Proszę pana. I proszę pana, mieliśmy dobrego strategika, bo ten dowódca kompanii nad leśnictwo go się raz dał mu mapy i miał mapy i dlatego nas uratował, że idzie jakieś 500-800 wozów. Więc rozkaz jest taki, zwołał, proszę pana, nas i odprawę zrobił, że nie atakować, tylko przepuścić towary, tabory i jak będzie jakieś 20-30 wozów, przestrzelić ich, urwać im koniec, a ci nie będą mogli przyjść z pomocą, bo wąska była droga, a po bokach rowy, więc nie mogli zawrócić. Ale się stało inaczej. Jeden podchorąży, dowódca plutonu, miał białą siatkę. Niemcy, jak prowadzili te wybory, wjechali w las i zobaczyli go. Był rozkaz nie strzelać na rozkaz dowódcy kompanii. Ale proszę pana, Niemiec zauważył tego, białą siatkę miał na głowie. Biała siatka była w lesie niepotrzebna. I proszę pana, Niemiec odpięł na kaburę, a z naszych dwóch nie wytrzymało i strzelili do tego Niemca. I myśmy otworzyli ogień. Proszę pana, hurra, otworzyliśmy ogień. Proszę pana, a oficer niemiecki na swoich niszczy sen na ten tabor, żeby nie strzelać, nie strzelali do nas. Część taborów uciekła na Gościeradów, część cofnęła się na Marnopole tam, a my środek kolumny wybraliśmy. 35 wozów taborowych naładowanych majątkiem, bronią. I proszę pana, co tam było majątku
24 krów, a w tamtym czasie krowa to było mięso, to było coś, proszę pana. I wzięliśmy 27 Ukraińców, co jechali z Niemcami, się cofali, i 6 Niemców. I ten Niemiec się zameldował do naszego dowódcy, prosi, żeby go wypuścić, bo dał rozkaz, żeby nie strzelano do nas, żeby był, bo on chce przeżyć wojnę. A na tym wozie siedziała piękna Niemka, jego kochanka, a to jakiś oficer sztabowy, ale nie SS-owiec. I proszę pana, i wypuścili tego Niemca, tych Niemców, a Ukraińcy u nas byli taborytami. Proszę pana, 28 lipca w 1944 roku dowódca wieczór zwołuje nas i mówi, co robić, jesteśmy okrążeni ze wszystkich stron. Czy przedzierać się wszystkie doły, taki las, wszystkie doły, czy się przedzieramy? Ja byłem za tym, żeby się przedzierać, a jednak on miał rację. A on mówi, wyjdziemy na gołe pola, oświetlą nas rakietami, wybiją nas. Bo trzeba pierwsze przerwać pierścień niemiecki, przerwać ta piechota coś, wszystkimi lasami, przesiekami, masy Niemców, myśmy byli bardzo okrążeni, a była spora kolumna, nie można się było schować, bo wie pan, tyle wozów było taborowych, to wszystko. A on wprowadził nas w taką nizinę, młody las i proszę pana, jeszcze wcześniej, proszę pana, więc zostajemy. Na drugi dzień rano mówi, spróbujemy się przerwać. Uderzymy na niemiecką baterię. Niemiecka bateria strzelała na Zaklików i Rzeczyce, bo tam już byli Sowieci. Więc myśmy uderzyli na niemiecką baterię. Ale ja przed tym atakiem przyleciał Bryczek, taki co później karę śmierci miał. Mówi, ty, cholera artylerzysto, idziemy na armatę, jak zdobędziemy, to sobie postrzelamy. Zaczęliśmy strzelać, proszę pana. Już byliśmy niedaleko tej niemieckiej baterii, trzydziałowa bateria. Część Niemców podniosła ręce do góry, a część przykocnięta za automatami. Jak, proszę pana, oni prawdopodobnie, ja sobie myślę teraz, że oni wzięli, że to ich ruskie musi zaszły, bo były już niedaleko. Jak widzę, że wylatują partyzanci, chłopaczki w cywilnych ubraniach, jak Niemiec, ja słyszałem, krzyknął, zum czy zum, giwere, do broni. Jak otworzyli do nas, proszę pana, to karabiny maszynowe cięły po szycie leśne. Wykręcili nas działa i ognie nam wprost, piekło było, proszę pana. Zobaczyłem Niemca, już żeśmy weszli w ich ubezpieczenia. Zobaczyłem Niemca po prawej stronie, i a tu w piach kula, puc, 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 już strzelał do nas. Ja proszę pana, zmierzyłem stena, a ja już wystrzelałem 2 magazynki. Miałem jeszcze 50 sztuk w pudełku i 30 ludzem. Nie było kiedy ładować. Miałem granata takiego, niebieskie główki, czyli zielone, pamiętam. Odkręciłem tego granata z 1939 roku. A on działał, wie pan, miał taki krzywy drut w środku i taka nitka taka, taki sznurek. Odkręciło się i wyciągnęło się i on za pomocą zatarcia rozrywał się. Poderwałem się, rzuciłem do tego Niemca. To tak, wie pan, było, że 30 metrów. Granat nie wypał. Myślę sobie, źle. Ładować nie ma kiedy tego magazynku. I mówię do Hejny, panie poruczniku, pan mi poda swój pistolet. Podał mi pisa. Ja już strzeliłem ze 3 razy i schowałem się. A ten Niemiec coraz to strzela. Później jeszcze ze 2 razy wyciągam magazynek, a amunicji nie ma, ściągam lufę, to ten ostatni nabój. Myślę, że ten to będzie dla mnie. Jakbym się miał dostać w szafskie łapy, być dobity bagnetami. I proszę pana, wychyliłem się i w te razy, proszę pana, traf dostałem, proszę pana. Panie, myślałem, że serce, bo krzyknął, panie poruczniku, dostałem serce. Jakby serce, to nie wiem, czy się jeszcze krzyczy, bo to trochę śmieszne, no ale ja tak mówię, jak było. A on mówi, Wolku, musisz się ratować, bo on bardzo dobrze żył ze mną, mieszkał niedaleko tutaj. To proszę pana, on mnie uratował. Ciągnął mnie ze 30 metrów, chciał mnie zarzucić, ale nie miał siły. I dopiero doleciał taki żubel, i tu Bożychowski, i zanieśli mnie. I
i proszę pana na wóz i nasi się wycofali w ten zagajnik. Proszę pana, ale mieliśmy dobrego strategika, że nas tam wprowadził. Bo proszę pana, jak dostałem ten kulę, proszę pana, wyrwało mi bok tak jak talerz. Proszę pana, to sanitariuszki, bo myśmy mieli sanitariuszki i doktor nazywał się Pałucha. Zrobił mi opatrunek i zemdlałem. To mi było dobrze, bo mnie nie bolało. Bo proszę pana, jak dostałem kulę, to zaraz wszystkich palców pot leciał z nosa, z uszu, z brody, pot, proszę pana, i zemdlałem. I proszę pana, tak byłem nieprzytomny. A i oni tam wjechali w las, a jak tam było, to ja nie wiem, bo ja na wodzie żyłem. Bo w tym ataku naszych czterech poraniło nas i czterech zginęło. Nasi poszli na drugi dzień po bojowisko, bo w nocy weszły ruskie, to znaleźli 39 trupów niemieckich. Czyli myśmy tę walkę wygrali. Tak? 39 niemieckich trupów znaleźli nasi. I pochowali z honorami. Rano nasz dowódca kompanii, kapitan Jeracki Andrzej, musiał się zameldować dowódcy tego frontu tutaj, rosyjskiego. A tutaj, proszę pana, dowódców pułku, tutaj w tych stronach był pułkownik Ładino albo Ładina. Nasz dowódca na zdobycznym koniu wyjechał elegancko ubrany, a proszę pana, ruskie to tam, wie pan, jakie biedne to wszystko było, jak spojrzałem na woza, bo tam jakieś kociołki coś tam piścili. Boże, posmolone, ale frontowe wojsko, a Niemcy to szykownie oni do końca, proszę pana. Zameldował się u tego pułkownika Ładiny, a ten Ładino mu mówi tak, idą razem bić Germańca. A dowódca mu mówi tak, że ma rannych, wyczerpanych, brak żywności i brak amunicji, a to mówi, że ja żywność dam, ale amunicji nie ma, bo oni mieli inną broń. Więc nasz dowódca wysyła gońca do Kraśnika, żeby się zorientować, co robić dalej, bo 10. kompania miała iść w pomoc Powstaniu Warszawskiemu, nasza kompania. Bo ja leżałem tam na Dąbrowie, już leżałem to ja tego, tylko z tego opowiadania. I proszę pana, nasz pojechał w mundurze do Kraśnika, do dowództwa, co robić dalej, czy idziemy powstanie, pomóc powstanie wesprzeć. A ten komendant z Kraśnika mówi, natychmiast się rozbrajać, bo oddziały, które szły na Warszawę, są rozbrajane i wyłożone na Sybir. I proszę pana, ale tragedia 10. kompanii rozpoczęła się po wejściu Armii Czerwonej. Proszę pana, naszego dowódcę baterii, bo tu jest, on, będziecie oglądać, wywieźli na Sybir. Komendanta placówki, co organizował u niego, była magazynowana broń. Więc gorszą broń zdał, proszę pana, a te lepsze jeszcze zostawił. Proszę pana, nasza władza ludowa tak nam podziękowała. Zaczęły się aresztowania, wywózki na Sybir. A proszę pana, tymi taborami się podzielili. 1/3 dali temu dowódcy, co przyprowadzi ten pluton z Borowa. Więc 1/3 tych taborów dali im, żeby podzielić pomiędzy tych partyzantów. A ruskie przyszły i zaczęły tam zabierać z tych taborów. A tam stał wartownik. I mówi, dał znać, żeby przyleciał ten dowódca plutonu, co ten pluton przyprowadził, dowódca porucznik Jaśkiewicz. A oni, my mamy swoje prawicielstwo, swój rząd, a ten ruski mówi, siadaj na siedzenie, na przednie. On siadł, a taki chłop, człowiek zwykły, tylko był komendantem placówki chłopion, bo ja jego znałem, bo w naszym oddziele był. Mówi, Władek, na tego porucznika, bo się znali. Ja do siebie dosiądę, wezmę litrę wódki, ruskie sobie wypić, to jakoś załatwimy. A oni mówi, jedziemy na komendę do Zakrzykowa. Wjechali w las, posadzili ich na przednim siedzeniu i z tyłu jednego i drugiego rozstrzelali i zrzucili. Tak się zaczęło wyzwolenie. Pierwszy dzień. Naszego dowódcę baterii, proszę pana, wywieźli na Sybir.
ten, co siedzi koło mnie na tym zdjęciu, komendant Bryczek, trzykrotna kara śmierci. Zastępca komendanta placówki Jantosiewicz siedział we Wronkach, wie pan, tam srogi więzień, dostał dożywocie. I proszę pana, prawie wszyscy, kto był w oddziale Armii Krajowej, siedział w więzieniu. A ja, proszę pana, o tu ojciec mieszkał, miał drewniany dom. I przywieźli mnie do tego domu, z Dąbrowy Olbieńskiej, tam kilka dni przeleżałem, przywieźli mnie do domu. Ale proszę pana, tędy szły czołgi i samochody pancerne i tym domem trzęsło i bardzo mi rana była. I wynieśli mnie za rzekę, ile to, 15 metrów, 20, za rzekę do Nieckarza. Nieckarz tutaj taki sąsiad był, teraz już on nie żyje. Wynieśli mnie, żeby nie trzęsło, no tak, żeby nie bolało. A w sąsiedniej wsi był, proszę pana, sołtysem mój brat Edward. Ten, co brał pod Tomaszowem i pod Irubuj, w boju był. Był sołtysem. I przyszli mówi, ty naczelnik sioła, idzie mu ubić Kuźniecowa Kowalskiego, rozumie pan? Tego białogwardzistę. A mnie wynieśli do Nieckarza. A brat im mówi, on pagib, bo go Germańcy postrzelają, ale nie wierzyli. Zrewidował stodołę, oborę, mieszkanie, nie znalazł mnie. Wyszedł za stodołę i coś pisał. I poszedł. Jakby mnie znalazł, to by mnie dobił. Takie były podziękowanie. Zamiast orderów, odznaczeń, to były więzienia, kary śmierci, tortury. Tak władza ludowa. A najgorszą hańbą jest to, że Polacy Polakom taki rozgotowali. Przepraszam, że mówię nerwowo to. Ale że ja przeżyłem, proszę pana, to opatrzność Boża. Takie były losy.